Hej, witajcie na kanale Kwasior Official. Dziś był mega ambitny plan. Miałem kręcić odcinek na kuchni Kwasiora, The Apocalypse Burger. Coś fantastycznego, sążnego, nawiązującego do dzisiejszych czasów. No ale niestety, pogoda jak widzicie jest jaka jest. Maszyneria nie zostanie odpieczętowana, ponieważ ciągle pada, leje, jest zimno i pochmurno. Mi absolutnie to nie przeszkadza, ale sprzęt po ostatniej takiej pogodzie był, można powiedzieć, z lekka do wymiany. Czyli co, będziemy dzisiaj kończyć i to tyle. No nie, no żart. Jako że w czasie deszczu dzieci się nudzą, wpadłem na szatański pomysł. Zrobię mianowicie recenzję takiej oto zupki chińskiej czy też ramenu. Recenzjo, challenge, może test. Podobno najostrzejszy ramen świata. Jak to się ma do rzeczywistości? Sprawdźmy. Jako że stoliczek znajdował się nieco za nisko w stosunku do mnie, postanowiłem podłożyć pod niego dwie europalety, co by móc lepiej przedstawić swoje bezsensowne starania. Taki kadr z kwitnącą czereśnią. Dobra, jest ok, zaczynamy. No, muszę przyznać szczerze, że opakowanie nie robi na mnie wrażenia, ale coś mi się zdaje, że w środku czai się prawdziwy, nieposkromiony potwór. Jak przygotować to cudo? Trzeba mieć szklankę wrzątku, trzeba mieć łyżkę, spodek i łyżeczkę. I to wszystko, ponieważ zawartość tego kartonika należy zalać owym wrzątkiem, przykryć, odstawić na 3 do 4 minut, aby makaron spęsiał, przygotował się, a cała ostrość tej zupce dobrze doszła. No to co, zaczynamy. Idę po wrzątek. No i cyk, jest już wrzątek oraz pozostałe elementy tej diabelskiej układanki. Zagęszczam ruchy, aby nie tracić temperatury. Wyciśniemy wszystko, żeby nie było. W instrukcji jest wzmianka, że jeśli tej pasty dotkniecie jakąkolwiek częścią ciała, to zanim dotkniecie inną jakąkolwiek część ciała, należy tą rękę bardzo dobrze i kilkukrotnie wymyć. Woreczek jest już pusty. Makaron. Czas na warzywa. Będą na pewno dobrze i mocno wyczuwalne w smaku, a ich ilość i rodzaj będzie dobrze zbalansowana. Wrzątek. Słuchajcie, wygląda to już na tym etapie i pachnie, jakby miał to przynieść mi sam diabeł z piekła. Dobra, wymieszane jest. Przykrywamy spodek. I czekamy. Minęły 4 minuty. Sprawdźmy, jak zupka się prezentuje. O, pięknie. No to co? Zaczynamy challenge, póki to wszystko jest gorące, bo przecież także o to w tym wszystkim chodzi. Całość zgęstniała. A zapach jest petarda. Małe sprostowanie, zanim przystąpię do akcji tak na szybko. Nie traktuję tego filmu jakoś nader ambicjonalnie. Jeśli zupka mnie pokona, trudno, powiem wam o tym. Ale jeśli mi się uda, super. Traktuję to po prostu jako fun i dobrą zabawę. I teraz tak. Żenada, która zaraz będzie miała miejsce, ma swoje dwa powody. Pierwszy jest taki, że jest to bardzo mocno gorące, a drugi, że upchane jest tutaj ponad 1,5 miliona Scoville'a. Także będzie naprawdę ogień. Trzymajcie kciuki, ja nie mówię już nic więcej, bo szkoda gadać po próżnicy. Pierwsze wrażenie, jakbym dostał strzała od diabła. Pierwszy smak. Pierwsza wyczuwalna ostrość jest bardzo mocna, cały czas rośnie. Mam wrażenie, że coraz więcej pary leci mi z buzi, ale nic, próbuję dalej. Zaczyna się chrypka. Jak jest? Jaki jest smak tego cuda? Trochę chipotli, trochę jalapeno. Kukurydza jest dość mocno wyczuwalna. Całość jest bardzo ostre. Zupka jest też mocno warzywna. Z
zawsze ze wszystkimi pikantnymi rzeczami jest tak, a tym bardziej tymi z górnymi półki, przepraszam, że mówię z pełnymi ustami, ale to jest tak, że trzeba się ze wszystkim spieszyć po dostarczeniu tych wszystkich substancji, bo moc rośnie z czasem, oczywiście do pewnego momentu ta amplituda zacznie później spadać i wszystko będzie dochodziło do punktu wyjścia. Zbyt duża ilość kapsaicyny może zabić, to też uważajcie z takimi produktami, jeśli na przykład jesteście uczuleni czy coś takiego, język mi drętwieje, ale całość jest smaczna. Jest to generalnie bardzo dobra, ostra zupka chińska, ostry ramen, do którego dodać odrobinę cukru, odrobinę octu z czosnkiem i chili na przykład i wtedy to zmieni postać rzeczy. Będzie już, wydaje mi się, jeszcze wyżej w drabinie niejadalności, chociaż teraz jest ciężko, ale jeśli lubicie te klimaty, łzy mi zaczynają lecieć, to wiecie, o czym czuję, przepraszam za moje niekulturalne zachowanie. Ślinianki pracują, organizm nie wie, co się dzieje, ale to uzależnia i o to chyba właśnie w tym wszystkim chodzi. No i cóż, polecam wam tą zupkę, jest bardzo ostra, jest naprawdę smaczna, mocno warzywna, niewyczuwalne tutaj są żadne nuty mięsne, ja nie wiem, czy to mięso nawet w ogóle w tym wszystkim jest. I tak jak mówię, na start spróbujcie tak jak ja sotę, później postarajcie się doprawić to odrobiną cukru, może miodu, może octu. I będzie naprawdę świetna sprawa, ale wydaje mi się, że to jest strzał na jeden raz, bo zupka jest dosyć droga i żeby jadać to tak od czasu do czasu, to wydaje mi się, że nie ma to najmniejszego sensu. No i cóż, to by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, a ja muszę odwrócić się do nieba i ugasić trochę to pragnienie. Pozdrawiam, do zobaczenia! Ła! I zaraz powiecie, że oszukiwałem, bo robiłem to na deszczu i deszcz gasił to wszystko, ten cały ogień, który wydzielał się u mnie. Ła. Dobra, zmykam. Sprzątamy po sobie i lecimy. Test najostrzejszego ramenu już za mną, wciąż mam łzy w oczach, szerszenie w buzi, pali mnie żołądek, ale było świetnie. Zapomniałem wam jednak powiedzieć o skali ostrości tego cuda. Otóż, skala ostrości według KK to mocne 7 na 10, coś niesamowitego. Jeśli ktoś zapyta się u mnie, kwasior, ale naprawdę ta zupka jest taka ostra? Bez namysłu odpowiem,